Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym webinarze z tematów bezpieczeństwa i zarządzania IT. Dziękuję, że Państwo dołączyliście dzisiaj do naszej dyskusji. Dzisiejszy webinar poświęcimy jednemu z naszych korowych działań, naszych korowych dyscyplin, czym jest zarządzanie środowiskiem IT. Moje nazwisko Jacek Konaszczuk, ja jestem kierownikiem działu handlowego grupy D'Amico. Natomiast na dzisiejsze spotkanie zaprosiłem pana Marka Wodę z firmy Ivanti, który jest inżynierem systemowym. I w zasadzie całość prezentacji dzisiaj poprowadzi pan Marek, za któremu za chwilkę oddam głos. Kilka tylko informacji porządkowych. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś pytania w trakcie, to bardzo proszę o zadawanie na czacie. Pod koniec naszej prezentacji też damy Państwu kilka minut na to, aby odpowiedzieć na Wasze pytania. Jeśli chodzi o dostęp do nagrania, staramy się nagrać tą prezentację, także jeśli nagranie będzie dostępne, dostaniecie Państwo linka do tego nagrania po webinarze. Jeśli chodzi o firmę D'Amico, jesteśmy partnerem Ivanti od wielu lat. Zajmujemy się głównie takimi tematami jak zarządzanie końcówkami, zarządzanie bezpieczeństwem końcówek i zarządzaniem usługami IT. I w to bardzo dobrze wpisują się narzędzia Ivanti. Natomiast jeśli chodzi o najnowsze trendy w firmie Ivanti, co pewnie pan Marek będzie jeszcze o tym opowiadał, pojawia się coraz więcej zapotrzebowań z rynku na to, aby zarządzać środowiskiem z każdego miejsca i z każdego urządzenia. Za tym również idzie potrzeba rynku, która aktualnie się pojawiła, także osoby zaczynają pracować w dużej części zdalnie, z domów, również administratorzy IT, natomiast środowisko firmowe, szczególnie w dużych firmach, nie może zostać bez opieki i tym nadal trzeba się zajmować i ta konieczność cały czas istnieje. I firma Ivanti akurat wychodzi naprzeciwko temu zapotrzebowaniu rynkowemu i chcielibyśmy dzisiaj zobaczyć i posłuchać, jak firma Ivanti umożliwia i przedstawia nowe podejście do zarządzania, szczególnie w taki ujednolicony sposób. Także ja przekazuję w tej chwili głos panu Markowi i życzę miłego odbioru. Że Marku, przekazuję ci głos, proszę. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Ja już sobie pozwolę przełączyć na slajdy. Jak zostałem przedstawiony, jestem inżynierem systemowym Ivanti, pracuję w firmie ponad 15 lat, zajmuję się głównie produktami związanymi z zarządzaniem usługami i zarządzaniem infrastrukturą. Ivanti Cloud stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, jak to Jacek powiedział, nie tylko wynikające z potrzeby ostatnich miesięcy czy chwil, gdzie wiele osób pracuje i musi pracować z domu, i szczególnie po naszej stronie barykady, czyli IT, jest to teraz utrudnione, gdyż wiele osób jest przyzwyczajonych do osobistego kontaktu z operatorami, czy powiedzmy z analitykami IT, czy z menadżerami IT, celem uzyskania wsparcia w ich
krapiących problemach. Tak, że my jako Ivanti na rynku jesteśmy już dość długo, to Jacek nie wspominał, ale pewno Państwo już o tym słyszeli. Pewnie Państwo słyszeli o firmie Landesk. Firma Landesk, która była na rynku od lat 90. przekształciła się właśnie Ivanti. Mamy produkt sztandarowy, który się nazywa Endpoint Manager, który tutaj jest uwypuklony w tej pomarańczowej ramce, jako pierwszy punkt. Tak naprawdę te dwie ramki to są naprawdę nasze dwa filary naszych rozwiązań, którymi się specjalizujemy, czyli zunifikowane zarządzanie końcówkami, które między innymi tutaj ma zarządzanie fizycznymi urządzeniami wirtualnymi, także pulpitami, właściwie przestrzenią roboczą użytkowników i szeroko rozumianym bezpieczeństwem i dostarczaniem kontentu do łatania dziur, które się pojawią. I prawa część, szeroko rozumiane zarządzanie usługami IT, reprezentowane przez dwa produkty z naszego portfolio, głównie serwis menadżera i serwis deska z poprzedniej generacji landeskowej oraz nowy produkt Asset Manager. Te produkty mają swój odpowiednik w chmurze, który tak naprawdę łączy wszystkie te elementy, dokładając dodatkowo trzy dodatkowe punkty, które Państwo widzicie tutaj na czole tego slajdu. Mianowicie usługi związane z wykrywaniem wszelkich zmian w infrastrukturze oraz połączeniach łączących elementy tej mozaiki, które daje nam możliwość działania i świadczenia usług IT, dostarcza spostrzeżeń związanych z tymi obserwacjami na podstawie procedur machine learningu, które działają pod podszewką tego produktu i dostarcza możliwości automatyzacji pewnych procesów na podstawie spostrzeżeń, które zostają uzyskane w czasie działania tego systemu. Jak tak naprawdę to wszystko działa, postaram się Państwu szybko na slajdach przedstawić, a następnie przejdziemy do żywego środowiska, żeby pokazać, że tak naprawdę to nie jest tylko marketingowy żargon, a naprawdę działający system. Tak, pierwszym punktem, który umożliwia nam zaczęcie pracy, jest dostarczenie odpowiednich danych. Te dane mogą pochodzić bezpośrednio z skanowania stacji roboczych. Wspieramy wszystkie znane, duże systemy operacyjne, zaczynając od wszelkiej maści Windowsów, od 7 do 2000, również serwerowe wersje i dziesiątki najnowsze edycje, Maca oraz Linuxa, mimo że tutaj logo Linuxa nie ma, powinno być. I po prawej stronie mamy też inne metody zbierania informacji, między innymi zbieramy informacje pochodzące z innych systemów inwentaryzacyjnych, chociażby z Intune'a czy SCCM-a, czy też mechanizmów inwentaryzacyjnych VMware'a, czy danych pochodzących z produktów cloudowych AWS albo Azure'a, bądź też mniej u nas znanego dystrybutora sprzętu CDW, to duży dystrybutor sprzętu i programowania na Amerykę Północną. Kolejnym elementem jest łączenie dodatkowych elementów, które umożliwiają nam świadczenie różnych usług, które rozszerzają możliwość tego środowiska. Tak naprawdę standardowe elementy to są łączniki do Active Directory czy Azure Active Directory, czy różne produkty znanych firm, chociażby konkurencyjnych ServiceNow do naszych, czy też produkty z naszego portfolio. Te produkty, wszystkie ich dane podlegają normalizacji, o której będę za chwilę mówił, wyrzucanie duplikatów i czynienie je bardziej zjadliwym dla systemu i dla osób, które tak naprawdę korzystają na co dzień z tego produktu. Czyli pierwszym krokiem jest ściągnięcie agenta bądź wypchnięcie tego agenta. W przypadku agenta Windowsowego bądź Macintoshowego czy Apple'owego może to nastąpić zarówno z konsoli, jak i też ściągnięcie bezpośrednio przez użytkownika czy administratora tej maszyny. W przypadku Linuxa niestety jest to manualna instalacja pakietu RPM. No jak Państwo wiecie, RPM jest ograniczony do tylko kilku dystrybucji, nie wspieramy wszystkich na razie
ważniejszych dystrybucji. Przede wszystkim koncentrujemy się na Red Hacie i Ubuntu i CentOSie. Kolejne dystrybucje prawdopodobnie pojawią się w niedługim czasie. Jak naprawdę przebiega cały proces pobierania i normalizacji danych, żeby dostarczyć spostrzeżeń automatycznych przez system, które są publikowane w formie tablic wizualizacji stanu, do których za chwilę przejdę. Źródła danych w punkcie pierwszych, tak naprawdę z różnych źródeł docierają do nas dane w różnym formacie. Oczywiście nie można się wyszczyć z sytuacji, kiedy dane się będą duplikowały. Dlatego w punkcie drugim pod podszewką systemu działa zaawansowany system normalizacji danych i usuwania duplikatów, który tak naprawdę uzgadnia ich format, który będzie później wspólny dla wszystkich elementów i na podstawie tych danych dostarcza spostrzeżeń o stanie zarówno infrastruktury technicznej i oprogramowania, jak i też zachowań użytkowników. Na podstawie tych spostrzeżeń możemy podejmować zarówno manualne, jak i automatyczne akcje. W celu dalszego usprawnienia działania danego systemu usuwane są dane personalne. Wiadomo, mamy ustawę o nierozprzestrzenianiu danych osobowych działającą w Europie przynajmniej. I te dane giną bezpowrotnie, natomiast informacje o zależnościach pomiędzy usługami, komputerami są dostarczane do mechanizmu związanego z machine learningiem. Zaawansowane algorytmy pozwolą nam później dodatkowo dostarczyć dodatkowe mechanizmy automatyzacji i dodatkowe spostrzeżenia odnośnie naszej infrastruktury, jak zwiększyć wydajność, chociażby przyspieszyć proces butowania, czy logowanie, czy dołączania odpowiednich zasobów zdalnych celem szybszego do nich dostępu. Proces uzgadniania czy ujednolicenia danych jest procesem automatycznym, natomiast mamy na niego wpływ. Możemy tak naprawdę zadecydować o źródłach danych oraz te, które mają największe do nas znaczenie, które są najbardziej wiarygodne. Na podstawie tego możemy zweryfikować dane i odfiltrować i wyświetlić w odpowiednim formacie, czy to jest tabularycznym, czy być może w jakiejś formie graficznej reprezentacji wykresu. To jest wszystko konfigurowalne. Następnie wkraczają w grę inteligentni doradcy. To są wbudowane mechanizmy, które są dostępne zaraz po uruchomieniu tego systemu, które pozwalają nam szybko dostosować nam stronę czołową z najbardziej istotnymi informacjami, które nas interesują, jeżeli jesteśmy analitykiem, menadżerem, czy może testujemy rolę na przykład osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w firmie. Przepraszam, najbardziej istotny z reguły po sprzęcie aspektem jest stan posiadania oprogramowania. I tutaj możemy też w odpowiedni sposób po dostosowaniu naszej strony typowej dostarczyć informacje dla osób mających do czynienia z tym systemem o stanie posiadania, stanie licencji, efektywnym stanie posiadania względem systemów operacyjnych, oprogramowania, które jest zainstalowane i licencji, które posiadamy. Oczywiście te dane możemy tutaj od ogółu do szczegółu śledzić. Ja tutaj nie bez kozery wyświetliłem ten slajd, może jest mało, być może na pierwszy rzut oka ciekawy. Natomiast ostatnia kolumna jest dość istotna, a mianowicie informacja o końcu życia produktu. Te informacje są bardzo istotne z racji tego, że te produkty nie posiadają nowych ład, a być może zostały, jak na przykład z Adobe'ego, z Readera czy z Acrobata, wykryta ta sama luka. Czyli do tego produktu, mimo że jest zainstalowany, nie zostanie dostarczona łata. To spowoduje tak naprawdę możliwość zaatakowania tego systemu przez teoretycznie niegroźną aplikację, która już tak naprawdę nie ma wsparcia. Do tego mamy moduł Ivanti Cloud zwany Patch Intelligence, który tak naprawdę świadczy usługi doradcze związane z bezpieczeństwem, szczególnie związane z
dziurami w oprogramowaniu. Tutaj warto zwrócić uwagę, jest pierwsza kolumna na tej tabelarycznej reprezentacji danych, która mówi nam naprawdę o reprezentacji Common Vulnerability Scoring System. Jest to, jak Państwo wiecie, system, który umożliwia ewaluację niebezpieczeństwa związanego z opublikowaniem luk bezpieczeństwa i z informacją o potencjalnym zagrożeniu i możliwości łatania takiej dziury, czy powiedzmy odraczania niebezpieczeństwa przez prowadzenie jakiegoś workaroundu. I tutaj możemy sobie posortować, właściwie system nam zawsze domyślnie sortuje po tych, które są najwyższym zagrożeniem w naszej organizacji. Można oczywiście znaleźć te komputery, można podjąć automatyczną akcję, która pozwoli nam zmitygować, czy powiedzmy odroczyć, czy powiedzmy zaradzić tym problemom. No i tutaj jeszcze inna reprezentacja tego, tych danych Spark Intelligence, które tak naprawdę nam pokazuje dane związane z danym produktem. Tak naprawdę jaką ma wagę w Common Vulnerability Scoring System, ile produktów zostało znalezionych od tego producenta z tym oprogramowaniem i ewentualnie jakie mają produkty inne wady, na przykład produkt wolno działa na którychś komputerach, to jest wątek związany z zarządzaniem usługami, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ogólny wgląd w nasze środowisko, oczywiście możemy mieć wgląd w kilka środowisk, w których na przykład świadczymy usługi IT dla kilku klientów i ten produkt jest zdolny podzielić te systemy, czy powiedzmy te zasoby względem klientów. To jest taki przykładowy wgląd w moje środowisko, w które świadczymy usługi na zewnątrz jakiejś firmy, usługi IT. I tutaj mamy na przykład informację w pierwszym fragmencie urządzenia, które tak naprawdę nie posiadają umowy poziomu usług. Jeżeli by posiadały umowę poziomu usług, mogłybyśmy tak naprawdę śledzić czasy odpowiedzi związane z incydentami, które napływają od tych urządzeń czy od tych użytkowników. System by świadczył też usługi automatycznie z wyższym standardzie dla tych użytkowników czy też tych urządzeń. Co jest kolejnym istotnym elementem, jest tak naprawdę monitoring w trybie rzeczywistym i dostarczanie informacji wartościowych dla osób, które mają się zajmować infrastrukturą techniczną. Tak naprawdę cały system oparty jest o taki protokół, który jest dość znany, mianowicie MQTT, Machine to Type, Internet of Things. Z racji tego, że jest on protokołem całkiem dobrze radzący sobie w sieciach o wysokim opóźnieniu, bardzo dobrze nadaje się dla różnego rodzaju sensorów, urządzeń mobilnych. Tak naprawdę jest optymalizowany do wszelkich urządzeń, które posiadają tak naprawdę niewielkie zasoby. I także my w naszych agentach zaimplementowaliśmy obsługę tego protokołu, żeby jak najmniej obciążać przez monitorowanie w czasie rzeczywistym te urządzenia. Tak naprawdę to, co Państwo widzicie tutaj na zrzucie ekranu, to jest zbiór tak naprawdę elementów, które są dostępne w trzech kategoriach: bezpieczeństwa, zdrowia infrastruktury, czy powiedzmy elementów związanych z wydajnością infrastruktury oraz z inwentaryzacją. I one tak naprawdę bazują właśnie na tych doradcach, inteligentnych doradcach, które zbierają na bieżąco daną infrastrukturę i wizualizują je później odpowiednio w systemie. Taka forma wizualizacji jako strona czołowa jest tak naprawdę lokalizacja tych wszystkich urządzeń. Nieważne, czy one są teraz online, czy kiedy były online, gdzie były ostatnio widoczne. Ta informacja jest na bieżąco aktualizowana. Zresztą Państwo tutaj możecie zobaczyć w prawym górnym rogu jest informacja, że 1430 urządzeń jest zarejestrowanych w tym systemie, natomiast 661 jest online. Tak naprawdę odpowiednio, znając mechanizm z Google Maps, możemy, klikając na odpowiednie szpilki, a właściwie kółeczka tutaj, możemy drążyć dane i dostaniemy informacje o poszczególnych elementach związanych z odpowiednim aspektem monitorowania. Jednym z aspektów może być szeroko rozumiane dostępność tych systemów, na przykład szybkość logowania.
od momentu zabudowania komputera do uzyskania dostępu do pulpitu. I tutaj mamy te informacje z tych komputerów, które były zarejestrowane i dostępne. Na bieżąco jest odświeżana ta informacja. W prawym dolnym logu tutaj mogą Państwo zauważyć. Tutaj jest całościowa liczba komputerów, a tu jest te komputery, które do tej pory odpowiedziały. Tutaj ten proces jeszcze trwa. I możemy oczywiście dalej, klikając na poszczególne elementy, wejść i zobaczyć, co powoduje tak naprawdę spowolnienie dostępu do danego zasobu czy do danego komputera. Ten proces może być też zoptymalizowany, korzystając z jednego z inteligentnych doradców, który tak naprawdę uruchamia jeden z naszych produktów, które tak naprawdę trudnią się optymalizacją procesu butowania zarówno dla serwerów, jak i dla użytkowników końcowych. Kolejnym aspektem, bardzo dość ważkim, jest bezpieczeństwo dostępu do danych. Możemy przeanalizować tak naprawdę wszelkie połączenia wchodzące czy przychodzące z poszczególnymi serwerami czy końcówkami roboczymi, także z informacją o podziałach na bezpieczne, niebezpieczne, otwartych portach, zresztą ja do tego będę jeszcze wracał. No i w sumie najważniejszym elementem jest podejście analityka IT, który tak naprawdę na co dzień ma najwięcej pracy. On tak naprawdę zajmuje się trywialnymi z reguły problemami generowanymi przez użytkowników końcowych. Pierwsze trzy poziomy grup wsparcia są tak naprawdę zrealizowane w praktycznie sposób automatyczny z poziomu zunifikowanego podejścia do IT reprezentowanego przez Ivanti Cloud. Zarówno informacje o danych, jak i automatyczna odpowiedź dla użytkowników jest generowana przez system. Ja będę się starał pokrótce to wytłumaczyć, żeby nie być gołosłownym. Zacznijmy od podstawowej informacji. Jeżeli ktoś generuje dla nas incydent, system automatycznie włącza nam wgląd w dane związane z urządzeniem, na którym ten użytkownik pracuje bądź zgłaszał problem, który go dotyczy. Tutaj taka dość szczegółowa informacja. Możemy zobaczyć, kiedy podstawowe informacje, kiedy ostatnio się użytkownik logował i czy jest połączony do sieci stacjonarnej, kiedy ostatni był skan, zarówno bezpieczeństwa, jak i fizyczny, jakie procesy są obecnie uruchomione. Oczywiście możemy te procesy zatrzymywać, uruchamiać i wiele innych rzeczy. Ja do tego jeszcze będę się odnosił w prezentacji na żywo, która zaraz Państwu pokażę. I tutaj przykład takich danych na bieżąco i akcji na bieżąco możemy tak naprawdę uruchamiać w tej sekcji czołowej. Tutaj elementy związane zarówno z bezpieczeństwem, czy z historią logowania, czy z czasem dostępu do sieci, czy statystykami butowania. Są tu odpowiednie kontrolki, które możemy sobie przycisnąć i informacja jest nam wyświetlana na bieżąco, o ile to urządzenie jest dostępne. Jeżeli to urządzenie jest niedostępne, mamy informację o tym. Także warto zwrócić uwagę o danych historycznych. Te dane historyczne zebrane są w tej części. Mamy informację, kiedy tak naprawdę został zinwentaryzowany ten komputer przez agenta i bardzo szczegółowa informacja zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej jest dostępna także o potencjalnych dziurach w systemie, które nie zostały do tej pory załatane. No i ostatecznie mamy też informację o oprogramowaniu, które na tym komputerze jest zainstalowane. Warto zwrócić uwagę ostatni czas użytkowania, ile razy tak naprawdę było uruchamiane to oprogramowanie. Całkowity czas pracy potencjalny, czy znany czas tak naprawdę kończenia wsparcia tego produktu. I wiele innych takich, te wszystkie formy prezentacji danych, zapomniałem wspomnieć, są konfigurowalne, o tym warto wspomnieć, gdyż ten produkt jest dość dobrze dostosowywany do potrzeb użytkownika końcowego. Wspominałem też o możliwości uruchamiania usług czy też procesów. Tu jest taki przykład uruchomionych na bieżąco. Możemy wychwycić te, które na przykład konsumują odpowiednio dużo cykli procesora, czy może jest to przyczyna narzekań tego użytkownika. Możemy zatrzymać bądź zrestartować usługę, także tutaj jest jeden z takich elementów. Co jest najistotniejszym elementem? Mamy też pełną możliwość uruchomienia skryptów.
Zarówno to są skrypty PowerShellowe, Windows Scripting Host, a na Macu czy na Linuxach możemy uruchamiać skrypty bashowe. Także to jest też duże udogodnienie. Oczywiście mamy tutaj, to nie jest powiedzmy nałożenie, to jest tak naprawdę konsola, która jest bezpośrednio widoczna z danego urządzenia i możemy taki skrypt tutaj wpisać i zobaczyć od razu tak naprawdę do skorzystania z zewnętrznego narzędzia typu Putty czy jakieś inne, a na przykład dla Linuxa czy Maca, jaki jest naprawdę rezultat działania takiego skryptu. I co jest też istotne z punktu widzenia połączenia, czasami użytkownik narzeka na wolne łącze, możemy zweryfikować tak naprawdę, korzystając z dostępnych metod, czy właściwie narzędzi wbudowanych w system operacyjny związanych z problemami sieciowymi, zweryfikować, czy naprawdę to, co użytkownik mówi, ma miejsce. Przynajmniej z naszej strony możemy zweryfikować, czy naprawdę to jest. Do tego możemy wykorzystać zdalny pulpit. I tutaj korzystając znowu z naszego wbudowanego systemu remote control, możemy mieć wgląd w to, co się dzieje u użytkownika. Co jest istotne, ten system wspiera wiele monitorów, to znaczy użytkownik czasami pokazuje nam tylko de facto, tylko główny monitor, a naprawdę jakaś aplikacja może działać na innym monitorze i my tego nie widzimy. Mamy pełną ścieżkę audytu związaną z działaniami, które przeprowadził analityk oraz użytkownik podczas pracy. Co jest jeszcze istotne, mamy też możliwość umożliwienia bezpośredniego kontaktu administratora z konsolą, jeżeli użytkownik jest zalogowany, o ile zostanie tak skonfigurowany, bądź użytkownik musi być zalogowany i na przykład musi jeszcze udzielić nam pozwolenia na zalogowanie się do systemu. Cały proces działa całkowicie bezpiecznie, bowiem cała operacja wykorzystuje tak naprawdę tylko port 443. Oczywiście jest to konfigurowalne. Całe transakcje pomiędzy klientem a serwerem, oczywiście konsolą naszą, są operowane poprzez protokół HTTPS. I ostatnim elementem, zanim przejdziemy do prezentacji, są asystenci. Jak działają asystenci? Oczywiście zbierają dane, korzystając z wcześniej wspomnianych metod machine learningu, starają się nam dostarczyć najbardziej istotne informacje i procesy biznesowe, które możemy zoptymalizować. Dzieli się to przede wszystkim na takie trzy części, które tutaj Państwo widzicie. Tak naprawdę zbierane są informacje, możemy te informacje odpowiednio sfiltrować, odfiltrować, korzystając z predefiniowanych filtrów zbudowanych przez nas i podjąć akcję albo pozwolić systemowi podjąć akcję za nas, typu automatyczne patchowanie. I te akcje mogą tak naprawdę realizować różne procesy biznesowe. Jak to wygląda w praktyce? Mamy tutaj tak naprawdę podział na cztery takie części związane z bezpieczeństwem, produktywnością, z kontynuacją, właściwie z business continuity oraz z optymalizacją zasobów. My możemy te workflow wykorzystać, które są gotowe dla nas oraz budować je samodzielnie z elementów, które są dostępne tutaj w lewej części, tej głównej części ekranu. Oczywiście z tych komponentów możemy sobie zbudować odpowiedni workflow. Przepraszam za szybkie przejście do następnego slajdu. Oczywiście te komponenty, które tutaj Państwo widzicie, one się tutaj dzielą na zapytania, akcje i te elementy możemy także budować od zera samodzielnie i później publikować taki workflow zarówno dla siebie jako pojedynczego operatora, jak i też innych, którzy korzystają z roli, którą my też piastujemy w systemie. Tak naprawdę dostęp do tych asystentów jest trywialny i jest dość duża pula tych elementów realizujących pewne zautomatyzowane procesy związane z usprawnieniem działań IT i ta lista cały czas rośnie. I tym chciałbym dokończyć część tą niepraktyczną i teraz chciałbym Państwu pokazać tak naprawdę, jak ten system wygląda od podszew. Jeżeli by Państwo mieli do tej części jakieś pytania, to poproszę, a ja się pozwolę mnie w tym czasie przełączyć do konsoli.
Marku, ja mam jeszcze jedną taką uwagę tylko, bo to może być istotne w kontekście naszego dzisiejszego webinaru, że firma Ivanti cały czas udostępnia darmową wersję tej swojej konsoli cloudowej, która jest ważna do końca października tego roku, więc jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany wypróbowaniem tego narzędzia, to chętnie pomogę. Dziękuję, Jacku, za tą słuszną uwagę. Ja miałem powiedzieć o tym na samym końcu. Jeżeli już jesteśmy, to warto podkreślić, że Państwo decydując się na ewaluację tego systemu, nie ryzykujecie utraty jakichś swoich danych. Tak naprawdę Państwo macie pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, bo wy decydujecie tak naprawdę, na których komputerach będą, czy które komputery będą pod kontrolą tego systemu, jakie dane będą zbierane i te dane później po Państwa ewaluacji zostaną usunięte z systemu. Także żadne personalne dane o jakichś informacjach, które nie powinny się dostać do firm trzecich, czy pozostać w naszej firmie, nie zostaną trwale zachowane. Także jak będą Państwo zainteresowani, zachęcam do kontaktu z naszym partnerem D'Amico celem uzyskania dostępu do tego systemu. Po zalogowaniu się, ja już tutaj przechodzę do demonstracji, mamy tak naprawdę stronę tytułową, która tak naprawdę informuje nas, jak zacząć pracę z tym systemem. To już było Państwu przedstawione na jednym ze slajdów, natomiast jako przypomnienie, cztery etapy, podjęcie tak naprawdę próby zebrania jak największej ilości danych, znormalizowania je pod podszewką tego systemu, dostarczenia informacji o spostrzeżeniach związanych z naszą infrastrukturą, z działaniem procesów biznesowych, dostarczenie mechanizmów, które tak naprawdę na bieżąco wizualizują ten stan i umożliwiają analizę i ostatecznie podjęcie zautomatyzowanych działań w sposób pseudointeligentny, jest to jakaś sztuczna inteligencja, która działa pod spodem, oraz możliwość stworzenia własnych procesów biznesowych, które będą wymagały działanie czy świadczenie procesów IT. Ja może zacznę po kolei te elementy, może nie wszystkie będę przebiegał, natomiast zacznijmy od tych asystentów, choć to było prezentowane jako ostatnie. Mamy tutaj, jak Państwo widzicie, podział na te różne elementy. Zobaczmy sobie na przykład jeden z tych elementów. Tutaj proszę zauważyć, mamy tak naprawdę tylko dostępne z ciągłością działań biznesowych, dostępne tylko trzy elementy. Możemy sobie stworzyć nowy, ale zobaczmy sobie na przykład taki trywialny, który tutaj Państwo widzicie, związany z tak naprawdę czasem opóźnienia dostępu do witryny. Mamy możliwość go zaharmonogramowania, bądź odpuszczenia, opuszczenia go na żądanie, bądź też inna opcja jest też na przykład wygenerowanie jakiegoś zdarzenia przez system, które powoduje uruchomienie jednego z takich workflow. Zobaczmy, jak to coś wygląda w środku. Odpalamy edycję i tak naprawdę to, co wcześniej Państwu mówiłem, mamy możliwość zdefiniowania tak naprawdę na jakich zasobach będzie odpalony ten element, jaka będzie podjęta akcja i jak dane będą odpowiednio zwizualizowane. Oczywiście możemy tutaj te elementy odpowiednio edytować i wchodzić w szczegóły, natomiast no, ja tutaj Państwu oszczędzę powiedzmy nudnego procesu, natomiast będą Państwo, jeżeli będą chcieli Państwo przetestować, będą Państwo mogli zobaczyć, jak to wygląda. Tak naprawdę możemy sobie skonfigurować, jak będą te systemy, czyli te akcje uruchamiane, czy one będą indywidualnie, czy na grupach komputerów. Jak tutaj Państwo widzicie, mamy możliwość uruchomienia w tej chwili, wtedy zostaniemy poproszeni na zakresie jakich danych. Może też możemy zobaczyć, jak ten proces automatyzacji przebiegał. Najistotniejsze w sumie z punktu widzenia analityka są dashboardy, czyli te konfigurowalne tabele w jakiś sposób wizualizujące stan naszych danych. Tak naprawdę możemy tych tabel, czy powiedzmy tych tab z wizualizacji stanu definiować ile chcemy i agregować je odpowiednio pod względem podobieństwa. Tutaj może się przełączę. Przepraszam, muszę się przełączyć do drugiego. Właściwie to jest ten podstawowy Windows, ten preparation i tutaj możemy sobie tak naprawdę zobaczyć
Tablica pokazuje nam tak naprawdę komputery, które podlegają, mogą podlegać tak naprawdę migracji do systemu Windows 10. W wielu firmach jest jeszcze z tym duży problem, nie tylko firmy chcą migrować, ale tak naprawdę nie wiedzą, czy na przykład te komputery, które mają, będą musieli wymienić, czy one się jeszcze nadają do tego procesu migracji. Także tutaj jest jeden z takich elementów, który jest istotny. Oczywiście każdy z tych elementów, który Państwo widzicie, on jest podświetlony, możemy kliknąć i tak naprawdę możemy wejść do elementów, które go tworzą i zobaczyć tak naprawdę, co się dzieje. Oczywiście te dane są danymi statycznymi, oczywiście możemy sobie klikając tutaj tą ikonkę odświeżyć dane, natomiast najistotniejsze są te dane, które pochodzą z modułu Insights, czyli tak naprawdę związanego z postrzeżeniami na bieżących danych. I on jest podzielony na real-time intelligence i tutaj na tym chciałbym Państwu chyba najwięcej czasu poświęcić. Mamy dostęp tak naprawdę do mapy, która tak naprawdę pokazuje nam te urządzenia, które są zarejestrowane w tym kliencie Ivanti Cloud. Jak widzimy, 175 urządzeń jest zarejestrowanych, z czego 154 jest dostępne. I oczywiście tutaj możemy sobie odpowiednio klikając odpowiednie elementy, dochodzić od ogółu do szczegółu i proszę zauważyć, automatycznie nam się tutaj zawęża ten zakres danych. Możemy z powrotem wrócić do powrotnego widoku. Oczywiście każdy element składowy, tutaj mamy oczywiście możliwość sortowania każdych z tych elementów. Możemy sobie zobaczyć, czy jest dostępny informacja, kiedy był pierwszy raz widziany, jak długi jest czas dostępu. Te elementy są oczywiście konfigurowane. Możemy sobie oczywiście wyszukiwać po nazwie, jeżeli znamy przynajmniej trzy litery. Wtedy system postara się nam dopasować te trzy litery do nazwy komputera, czy powiedzmy użytkownika, który jest we władaniu danego systemu. Do tego zaraz jeszcze wrócę. Zobaczmy, co mają do powiedzenia Smart Advisors. Smart Advisors, mówiłem, czyli inteligentni doradcy, to jest też opcja konfigurowana, związana z różnymi elementami, zarówno z hardwarem, jak i oprogramowaniem. Zobaczmy sobie na przykład taka rzecz, która często trapi osoby związane z infrastrukturą. Jaki jest stan gwarancji naszych komputerów? Czy są komputery, które przestaną, utracą gwarancję i nagle my się obudzimy z przysłowiową ręką w nocniku. Ta informacja jest na bieżąco odświeżana i tutaj przy sobie mamy dość dokładne informacje. Tutaj jest przykład, komputer jest bez gwarancji, kiedy się ta gwarancja skończyła. Czyli jeżeli ten komputer tak naprawdę ulegnie uszkodzeniu, no będziemy musieli znaleźć zastępczy i to pewnie będzie nie dokładnie taki sam, jak użytkownik korzystał, co może powodować pewien stopień niezadowolenia. Oczywiście możemy tutaj te dane odpowiednio sobie filtrować i one odpowiednio nam się tutaj zawężą. Oczywiście możemy tutaj też wybrać odpowiedni model, który nas interesuje. Oczywiście te dane są tutaj też odpowiednio dostosowywane. To, co tutaj widzicie, to jest zdefiniowane przez administratora. Natomiast my możemy jako administrator zakres widzialności tych danych zmienić. Co jeszcze może być na przykład dość istotne? Związane na przykład z wykorzystaniem oprogramowania. Na przykład na tych komputerach jest, no, jak widać, to środowisko może nie jest zbyt odzwierciedlające rzeczywistość. Jak widać, 331 elementów jest nieużywanych pod względem monitorowania użyteczności czy wykorzystania tego oprogramowania. To pozwoli nam na przykład podjąć decyzję o odinstalowaniu oprogramowania, na którym mamy na przykład niedomiar licencji. I przechodząc dalej do samych urządzeń. Zaraz nam się tutaj odświeży. I tutaj jest możliwość odpowiednio posortowania po odpowiednich kolumnach bądź dodania tych kolumn przez skonfigurowanie tego środowiska, co tak naprawdę chcemy widzieć. Tutaj są oczywiście wszystkie możliwe, które administrator nam udostępnił, odpowiednio są wyświetlone. Oczywiście możemy później zmienić pozycjonowanie tych kolumn i tak dalej, które umożliwi nam w sposób dość istotny zmienienie tak naprawdę tego, co widzimy. I zakładka z oprogramowaniem Patch Intelligence, który umożliwia nam wgląd tak naprawdę w informacje o bezpieczeństwie.
Jak tutaj Państwo widzicie, te dane są na bieżąco odświetlane, dlatego to nie jest błyskawicznie, natomiast jest odpytywanie bieżącego stanu bazy o danych, które pochodzą. Mam informacje o danych związanych z bezpieczeństwem. Muszę zauważyć, tutaj nam się pojawiają te, które mają najwyższy poziom niebezpieczeństwa, czyli tutaj Państwo widzicie ten CVSS score, czyli ten system bazowany na zagrożeniu, które dana luka może tak naprawdę, jakieś spustoszenie może poczynić w danej organizacji. Oczywiście znowu możemy metodą odsiewania danych przechodzić od ogółu do szczegółu, aż zobaczymy tak naprawdę, co jest, gdzie i kto jest w jego badaniu. Także ta informacja dla osób związanych z bezpieczeństwem jest na pewno bardzo wartościowa. Zobaczmy jeszcze może na element związany do Software Insights, zanim przejdziemy do szczegółów samego jednego urządzenia, które chciałbym Państwu zaprezentować, co możemy się dowiedzieć, bo na razie tylko ślizgaliśmy się po opcjach, które są dostępne w głównym menu. Związane z oprogramowaniem, możemy tu zobaczyć, na przykład mamy tutaj nasz komunikator Zoom, możemy sobie zobaczyć tak naprawdę, gdzie, które wersje są zainstalowane, jest ich zainstalowanych 10. I tutaj mamy też informację od razu, na jakim komputerze to oprogramowanie jest zainstalowane. Oczywiście opcje konfiguracji to już Państwu oszczędzę, nie będę Państwu zabierał czasu, natomiast przyjrzyjmy się na przykład jednemu komputerowi, który tak zdaje się jest online. I mamy podstawową informację, proszę zauważyć, system odświeża teraz, żebyśmy dostali to, co jest dostępne na bieżąco, czyli na przykład z momentu, kiedy był ten komputer przyciśnięta jego reprezentacja na liście, pobrane dane, proszę zauważyć, całkiem duża konsumpcja zasobów, szczególnie tutaj mówię o pamięci, natomiast procesor całkiem niewielkie. Możemy tutaj zobaczyć te procesy, które najwięcej zajmują pamięci VMware, jak widać tutaj biega. Także informacje podstawowe o konfiguracji, o zajętości dysku. Tutaj nie widać żadnego zagrożenia. Oczywiście te elementy są znowu klikalne i możemy wejść na przykład i zobaczyć, jaki jest system plików, co jest na dysku, gdzie jest ostatnia jego zgłoszona lokalizacja. Co więcej, to oczywiście jest taka podstawowa informacja. Jak widać, komputer dość dawno nie był skanowany. W ogóle nie była podjęta próba skanowania pod względem bezpieczeństwa. Po prawej stronie mamy dostępne akcje, które są do uruchomienia. Po pierwsze, możemy uruchomić ten skrypt, który wcześniej Państwu mówiłem. Ja tutaj nie będę komuś bruździł na tym komputerze. Możemy też wykorzystać metody związane z testowaniem połączenia sieciowego. Możemy tutaj odpalić jedno z tych komend. Możemy zobaczyć tak naprawdę, jakie jest połączenia sieciowe, kto jest dostawcą, jakie są DNS-y i tak dalej. Widać, ten komputer jest online, bym tam odpowiedział. Te elementy są wycieniowane ze względu, powiedzmy, bezpieczeństwa na tym komputerze, żeby komuś za bardzo tutaj nie bruzić. Oczywiście mamy też możliwość podjęcia zdalnego pulpitu. Zobaczymy, czy nam się uda. Tak naprawdę ten komputer jest używany przez kogoś i ten osobnik musi nam wyrazić zgodę na podjęcie zdalnego dostępu. Zobaczymy, czy to się uda. O, jak widzicie Państwo, użytkownik nam jeszcze nie dał dostępu. Może się nam to uda za chwilę. Także ja pozwolę sobie to zmienić. Mamy też dodatkowe informacje związane z podjęciem próby sprzętowego skanowania, czy też powiedzmy skanowania pod względem bezpieczeństwa, byśmy dostali tak naprawdę informacje o patchach, które tutaj mogą zostać zaaplikowane. Jeżeli ten użytkownik by zgłosił jakikolwiek incydent w systemie Service Managera, moglibyśmy bezpośrednio mieć do niego dostęp, klikając tutaj na listę i odparłoby nam się zgłoszenie związane z tym komputerem albo z tym użytkownikiem. Także tutaj są też dość ciekawe możliwości związane z tym. Wróćmy może do tej głównej rozpiski. Akcje związane z na bieżącymi informacjami.
Możemy sobie zobaczyć na przykład dane z logon performance, czyli teraz jest tak naprawdę odpisywany, czyli odpytywany agent, jaki był ostatni zaobserwowany czas logowania. Tutaj ta informacja jest nam prezentowana. Statystyki na przykład od kiedy był ostatnio butowany system albo jak długo jest uptime. To jest wszystko na bieżąco. Proszę zauważyć, mam informację, kiedy na przykład był ostatnio odpalany. Zobaczmy na informacje związane z błędami systemowymi. Zauważycie, ostatnio się pojawiły informacje związane z Outlookiem i poszczególnymi tymi procesami, które tutaj Państwo widzicie. To jest prawdopodobnie agent z jakiegoś systemu, który działa też w tle. Także tych informacji jest tutaj naprawdę bardzo dużo i korzystając z tego interfejsu mamy naprawdę dość szerokie pole tutaj do działania, bez tak naprawdę dostępu do naszego biura, czy też bezpośrednio do dostępu do użytkownika osobiście. Możemy oczywiście dokonać zdalnego dostępu, jeżeli ten zdalny dostęp jest skonfigurowany w ten sposób, że użytkownik nie musi wyrażać zgody, czy użytkownik nie musi być zalogowany w przypadku tego systemu i tego konkretnego komputera. Jest skonfigurowany w ten sposób, że użytkownik musi explicite wyrazić zgodę, dlatego nie mieliśmy dostępu. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja, którą teraz będę kończył, była dla Państwa warta poświęcenia tych kilkudziesięciu minut Państwa cennego czasu. Jeżeli będą Państwo zainteresowani większą dozą informacji dotyczącą albo naszego produktu Ivanti Cloud, albo pozostałych elementów z naszego portfolio, zachęcam do kontaktu zarówno z Damico, jak i z firmą Ivanti. Będzie nam bardzo miło Państwa gościć na naszych webinariach, czy bezpośrednio w kontakcie osobistym z nami. I na tym chciałbym zakończyć i przekazać pałeczkę do studia, do Miko. Chciałbym Państwu podziękować za uwagę i jeżeli są jakieś pytania, to poprosiłbym o ich zadanie. Dziękuję serdecznie i ja pozwalam sobie wyłączyć prezentację i przełączam dla Jacka. Okej, dziękuję Ci, Marku. Ja jeszcze Ciebie pozwolę sobie zapytać Ciebie, co należy zrobić, żeby skorzystać z tej darmowej subskrypcji Ivanti. Jak widzimy na ekranie, pewnie trzeba się zalogować na ten na podany link. Czy jest potrzebna... Ja jeszcze tylko pozwolę sobie przerwać, bo w międzyczasie ktoś, kto korzysta z tego komputera, który próbowaliśmy się zalogować, wyraził zgodę. Jak widzicie Państwo, ja tutaj mam kontrolę nad tym środowiskiem. Oczywiście tutaj nie będę nic komuś ruszał, bo ktoś jest to widać jego podstawowy komputer, bo jest dużo rzeczy na pulpicie. To nie jest jakiś demo maszyna. Także tylko pokażę, że tak naprawdę to działa i że to nie jest jakieś fikcyjne środowisko. Ja sobie tutaj pozwolę zakończyć tę sesję. Wracając do odpowiedzi na Jacka pytania, trzeba skorzystać tak naprawdę, albo Państwo wejdziecie bezpośrednio na stronę Ivanti, gdzie ta informacja o produkcie jest dostępna. Ewentualnie Damico udostępni Państwu taki link. Wystarczy się zarejestrować, zdradzić informacje, jaki Państwa jest cel, tak naprawdę, czy to jest, nie wiem, przyspieszenie na przykład czasów logowania stacji, czy ogólny dostęp do infrastruktury, tak naprawdę jaki cel przyświeca wykorzystaniu tego potencjalnie środowiska cloudowego. I przedstawienie informacji osobistych typu pozycja w organizacji, mail i telefon kontaktowy i Państwo dostaniecie w informacji zwrotnej dostęp do tego środowiska. Oczywiście jeżeli będą Państwo potrzebowali wsparcia w ewaluacji, oczywiście tutaj zarówno partner, jak i my bezpośrednio będziemy chętni, żeby Państwo umilić pracę z tym środowiskiem testowym. Okej, ja jeszcze dla formalności zapytam, czy macie Państwo jakieś jeszcze pytania do nas? Okej, ja nie widzę już więcej pytań. Marku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą prezentację.
I w takim razie też naszym wszystkim uczestnikom naszego dzisiejszego webinara życzę miłego dnia i do usłyszenia na kolejnych webinarach. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia Państwa.